Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. I tak, na wstępie jesteśmy w krypcie, w której ostatnio zakończyliśmy przygodę, w miejscu, gdzie ostatnio straciłem też runy i... No, patrząc po mojej ilości, jak teraz wam mogę pokazać, straciłem je już bezpowrotnie. Jak stwierdziłem, że po prostu przyjdę tutaj po raz pierwszy, to... powiedzmy, pad mi się rozłączył. Więc tak, problem, który pojawił się też ostatnio w... Cult of the Lamp, tak mówię dokładniej. Niestety zatkał też tutaj, przez co no straciłem te runy. I tak, jestem teraz tu, w tym miejscu, po tym wszystkim, dzisiaj zwiedzam dalej i... Czy jesteś w sumie to dodanie dla mnie? Chyba... Tak ponad to nie ma dużo do powiedzenia. Jesteśmy w Elden Ringu, pada naprawiłem, bo już... Może nie tyle co rozwiązałem problem, co zauważyłem, co jest problemem i teraz... Powiedzmy, że tak, zamiast połączenia... takiego jak było do tej pory, czyli jeśli się nie mylę, żeby potem pewnie, żeby was nie wprowadzić w błąd, zamiast połączenia przewodowego kablem normalnie, jak miałem do tej pory, to tym razem jesteśmy na tym, na połączeniu Bluetooth. Jeśli chodzi o pada, czym ja jestem, więc tak, miejmy nadzieję, że baterie wytrzymają. To pierwsza rzecz i druga, że nie będzie później dodatkowych na połączeniu, więc już musiałem, bo kabel jedyny na tyle długi, żeby od mojego komputera dociągnąć stabilne połączenie do miejsca, w którym mogę komfortowo trzymać ręce i jednocześnie nie klikać wam tak głośno, że po prostu te kliki byłyby lepsze do mojego gadania, jeśli chodzi o poziom głośności. Są głośniejsze, nie lepsze, to jest lepsze określenie. Ale tak, no. Jako, że są takie problemy, co... No, nie miałem jak dosłownie znaleźć innego rozwiązania i... Tak. Powiem wam szczerze, nie rozumiem, co tu się stanęło. Czy to jest co... Nie, to nie jest to samo miejsce. Okej, bo już miałem takie zacinki. Czy my jesteśmy znowu w tym samym miejscu na pewno? Ale nie, tutaj... To jest jednak po prostu bliźniaczo wyglądające miejsce, więc tak, ciekawa sprawa. Ale dobra, mniejsza, bo tu zaczynam gadać o głupotach. Idziemy po prostu, zwiedzamy, walczymy z czym trzeba. I może odnajdźmy coś więcej. Aha. I w ten sposób tym razem zginę. Albo i nie. Nie zginę. Tylko muszę być bardzo ostrożny. I muszę korzystać z tego czegoś. Wiem, że według niektórych może to być bardzo noobskie, że tak robię, ale... Mnie interesuje to, że coś jest noobską strategią. Nie szczególnie, w szczególności, że i tak jestem noobkiem, jak widać. I znowu jestem dead. Jej, czy coś. Więc tak, ja chyba bym musiał polecieć tutaj po raz kolejny, odzyskać te resztki runów i... W sumie nie wiem, co więcej powiedzieć. Po prostu chciałbym dzisiaj już poznać sekrety tego miejsca. I najlepiej tak poznać dokładnie, żeby potem nie było płakania, co mam ze sobą zrobić, co dalej, gdzie ja jestem, gdzie iść. Żebym jasno mógł powiedzieć, tak, to miejsce jest zwiedzone i możemy pójść dalej, właśnie, nie przejmując się niczym. Chodzi w szczególności o pomijanie. I teraz tak, tutaj przeszarżujemy, bo znam to miejsce już wystarczająco dobrze. I tak, tam był posąg, ten taki plujący, tam u góry też był jakiś przejazd jakby z sekretnym przejściem, a teraz się tym nie musimy przejmować. Tam jacyś wrogowie giną, tu mamy tego koleżkę, z którego po prostu porobię uniki. Tutaj skoczymy na to, tak, biegniemy tam, nie przejmując się nadal tym wszystkim. I zaraz będziemy w tym pięknym miejscu, gdzie zostawiliśmy te kilkanaście tysięcy runów, które teraz w sumie nic nie znaczą. Tak, a tutaj czeka jak na nas, jak widać, niespodzianka, na którą tym razem byłem gotowy, więc tak, raz, dwa, trzy i unik. I raz. Okej, jak robię to takie ruchy łapą, to moje miecze go nie wytrącą z równowagi. Warto to zapamiętać. Teraz tak, skoro już jest taka sytuacja nieciekawa, to kawałek uciekamy. Tutaj nie wiem, czy będzie w stanie przejść, czy nie. Ale tak, zaatakujemy go dwa razy tym. W ten sposób odzyskamy przyzwoitą dawkę życia, marnując przy tym skrawkowy tylko ilości niebieskiego paska, czyli skupienia, energii, jak zwykle. Chociaż to jest skupienie chyba. Mówiąc tak językiem Dark Soulsów, Eldena i tym podobnym. I
Prawdopodobnie też Demon Souls. Tam też był podobny pasek, tylko... No szczerze mówiąc, jako że nie miałem styczności z Demon Souls takiej pełnej i moja styczność była chwilowa, nie, ciężko mówić, żebym grał porządnie, czy żebym w ogóle grał, to... Naprawdę mówiąc, nie wiem, jak tam się to nazywało, wiem tylko, że też było i... Tak, tu mamy runa 11. Ej, taka nagroda niewielka za takie wyzwanie dla mnie. Byłbym zasmucony, załamany, gdyby nie to, że w sumie nie jestem, bo cokolwiek to nie było z run, zawsze będzie fajne. Jak mi teraz, co później? A runów zawsze brakuje, więc no. Rozumiecie, w którą stronę to zmierza. Nie będę narzekał na nic, co daje mi darmowe runy, bo po prostu nie ma co. Każdy, nawet powiedzmy najmniejszy, ten pojedynczy z 200 run może być tym, co pomoże mi właśnie w krytycznym momencie zdobyć poziom albo rozwinąć jakąś statystykę czy cokolwiek. Naprawdę zastanawia mnie, jak często... Co? Chwila, to... Może to jednak nie było jakieś takie... Ja dobra, było, bo już tak... Miałem dylematy, że może to jednak nie było takie jakby bliźniacze miejsce, ale zobaczyłem tu kwiata, to już wiedziałem, że tak, to jest bliźniacze miejsce. A nie to pełnoprawne. Bo oni tu nie żyli. Nie żyli, chociaż... Gdzie ten leży martwy? Czy tak inny nad nim? Nie to wymyślili naprawdę, ale to nie jest bliźniacze miejsce, jestem tego pewien. Znaczy, w sensie to nie jest to samo miejsce, tylko to jest właśnie bliźniacze. Bo tym razem tamtego nawet nie ubiłem. No, więc tak. Sprytnie From, sprytnie. I tak, tutaj, chociaż jest ryzykowne, uderzamy. I chcę sprawdzić pierwszy raz to miejsce, potem drugi raz też się sprawdzi. Przy kłucu, nie wiem po co nawet. Ale tak, jakoś tak bezpiecznie i nic tu nie ma. Więc... Teraz tutaj. Jest on, nie lubię ich. I w sumie tutaj podejrzewam, że nie jestem jedyny w mojej... moim braku sympatii do tych... stworzeń. Prawda, nie są aż takie okropne, jak się wydawało na początku, ale no, nadal sympatią do nich nie będę pałał. To jest małe, wredne, szybkie. Może nie jest aż takie złe, jak co niektóre stworzenia, ale... No. Jak mówię, nie lubię i raczej za szybko nie polubię. Póki co idziemy coraz głębiej, co nie wiem, czy mi się podoba. Ja. Jednakowoż nie będę, powiedzmy, na co narzekał, krytykował. Gdzie nas to zaprowadza? Ej. Podejrzewam, że to nas zaprowadza z powrotem na początek. Tak sądząc po tym wszystkim. Okej, fajnie, otworzyły się ciężkie drzwi, a teraz gin. Bo tak, pamiętam, że tam właśnie na początku był taki jeden plujący w nas. I tak, czy tam były takie schody? Raczej tak. Wiem, że tu przychodziłem już kilkukrotnie i powinienem pamiętać, ale no nie pamiętam niestety, to jestem cały ja. Z moim dziwnym pamięcią. Ale tak, są ci tacy modlący się do tego. Tak, tutaj idziemy, tutaj powinni być ci ogniści. Jeden przeżył, czyli standardowo jak ich się samych sobie zostawi, tak jest. I tu jest ten posąg. Taki właśnie z podwyższenia, który zostawiłem. Oraz taki przeciwnik, chociaż czy on tu powinien być, to nie wiem, nie pamiętam. Po prostu nie mam czasu przypominać sobie wielu rzeczy. Jeśli chodzi o to, co robiłem, co nie robiłem w Elden Ringu. Ale jeśli miałbym czas, to pewnie tak bym połowę rzeczy zapomniał i... Teraz jesteśmy w takiej kaplicy. Nie ma tego przejścia tam. Za to jest taki przeciwnik. Co już jest nie najlepszym znakiem. Bo nie umiem z nimi walczyć. A ich te złote płomienie, takie złoto-czarne w sumie powinienem powiedzieć, są sporą potęgą przeciwko mnie, więc... No, trochę po nubsku to zrobię. Możecie mnie za to wyzywać, jeśli chcecie. Mnie to mało interesuje. I... Łuskowaty talizman tygla.
Sama nazwa zdradza, czym to jest, więc Senkaty ty miał wcześniej. Tak, tutaj było zmniejszone obrażenia i siły trafień w głowę, a tu jest zmniejszone obrażenia otrzymywane od trafień krytycznych. Okej. Dobra. Nie będę narzekał. Przyjemna znajdźka. I dobrze, to już wyłączyliśmy. Ponownie, na wszelki wielki. I tak. Miejmy nadzieję, że to tyle. Bo jeśli nie, to będę musiał tu wracać. Ja nie wiem, czy będzie mi się chciało. Nie w takim sensie, nie chcę mi się coś, tylko bardziej. Pewnie będę to odkładał przez bardzo długi czas, żeby się tym zająć i w końcu o tym zapomnę, dopóki ktoś mi nie przypomni w najgorszym momencie czy coś. Tak samo w sumie jest to teraz z tą właśnie, no jak to się nazywało? No z tą akademią. No ogólnie tą magiczną akademią, tak roboczą nazwę. Nie chcę mi się myśleć nad tym bardziej. Esger krwawy duchowy. Okej. Puszczę jakieś muchy na mnie. Ma piesy. I nagle zaczyna strzelać czymś takim. Okej, ma ten szklecik rydówia czymś tak. Okej. Nie spodziewałem się czegoś tego typu. Więc okej. Naprawdę nie wiem, co więcej o tym powiedzieć poza okej. Idziemy po prostu jeszcze raz. I może tym razem będzie bezpieczniej. Wiem, że muszę się przygotować na dużą ilość krwawienia. Co nie jest przyjemne, aczkolwiek damy radę. Musimy. Z tak prawidłową metodą walki z nim powinno być wyeliminowanie jego piesów. Po czym bezpośrednio walka z nim. I będę dead. Będę dead, bo jak już widziałem, że jestem pomiędzy nim a piesem, to tak myślałem przynajmniej. Idealnie mnie wyczuł. Runy przepadły, niestety. Tak naprawdę nie umiem walczyć przeciwko komuś szybkiemu. Z tą bronią i z takim wyposażeniem. Może gdybym sam używał sztyletów, był na lekkim, tak jak na mojej drugiej postaci, to byłoby łatwiej. Bo tam właśnie się tą rydówią czegoś tak bawię. Chyba tak się nazywa, no sztylecik, aż teraz wezmę i sprawdzę. Szybciej będzie tutaj. Tak, rydówia. I tam to jest inne życie. Przywroty ponoć są lepsze, tam ciężko mi zauważyć i tak dalej trafić, ale sztyletami całkowicie inaczej się gra niż tym, co mam tu teraz. Jednak, żeby to nie było jakieś takie, powiedzmy, teraz za bardzo przygnębiające, czy chwalące konkretne styl gry, którym nie gram, żeby zaraz było pytanie, to tak dobrze ci się tak tym gra, to czemu tego nie weźmiesz tutaj? No to szybko tylko wam odpowiem. Tutaj mam całkowicie inny build, inne statystyki i od początku tutaj zakładałem inną postać, więc będę się trzymał moich oryginalnych założeń. Okej, teraz szybko to. W ogóle fajny czar. Nie wiem co to, ale fajne. Podoba mi się. Okej, wysyłasz na mnie muchy? To ja odpowiem ci w ten sposób. Dobra. Za trzecim, może czwartym razem. Ale udało się. Wygraliśmy i mamy tu radość pana krwi. Zaraz zobaczymy, czym to jest. Chociaż dziwne, że nie dostaliśmy żadnych tych. Piołów, ale dobra, nie będę narzekał. I teraz radość pana krwi, gdzie ty jesteś? Okej, nie ma tego tutaj. Tutaj raczej też nie. Może tarcza, chociaż wątpię. Byli standardowo. Będzie to gdzieś w talizmanach. O, dobra, widzę nawet. Zwiększa siłę ataku, jeśli w pobliżu ktoś krwawi. Okej. Podoba mi się. Podaruj swemu panu krew. Zalej nią komnatę mego małżonka. Ugaś pragnienie jego kokonu, jeśli jego przebudzenie będzie zwiastować świat nowej dynastii, co? Nie rozumiem do końca chodzi, ale tak. Jak tylko wrócę do tego mojego drugiego gościa. Bo ostatnio nie mam trochę czasu, żeby sobie prywatnie usiąść, aż tak dużo. Ale jak tylko do niego wrócę, to zdecydowanie muszę to zdobyć. Tam, jak mówiłem, no używam sztylecików.
Enzym ci redowi. I tak, krwawienie tam się sypie ostro, więc... Jakiekolwiek by to nie były bonusy, to zawsze mogą się coś przydać teraz. Krewetki. Tak, pamiętam. A tu jakaś winda, którą jedziemy gdzie indziej. Chyba. Pewien, szczerze nie jestem. Dokąd my idziemy, po czym tu idziemy? Nadal to wygląda trochę jak te krypty. Tak, duchowi kusznicy. Wiesz co, czy jest coś jeszcze więcej takiego tutaj? Interesującego? Chociaż trochę? Chyba nie. Tylko duchowi kusznicy w dalszej części krypty. I duchowy... Ciężko zbrojny. Tak go chyba najłatwiej nazwać. Rycerzem to tu nie jest. I dobra. Dobra, zaraz zobaczymy, dokąd to dalej nas doprowadzi. Tylko pokonajmy najpierw tych dziadów. Wybaczcie, to krótkie cięcie. No ale tak, niestety wynikło, że domownicy coś ode mnie chcieli, więc musiałem szybko podejść. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Run 11 i tak. To jest jakaś wajcha, tylko czy ja chcę wajchnąć od razu? Nie wiem, czy powinienem, ale wajchnę. Jakieś takie odgłosy jakby stąd. Ja się z tej strony gdzieś, więc cokolwiek to zrobiło, to coś się właśnie tu, w tym obszarze. Teraz po naszej lewej stronie. No ale nie poradzę nic, niestety. Póki co idźmy dalej. Oczywiście. Oczywiście, było za spokojnie, musiał gdzieś tutaj wyskoczyć taki brzydal. Zmieści się tu? Pewnie tak. A jeśli nie, no to mamy przynajmniej chwilowo skrytkę i miejsce na dziwną walkę przeciwko niemu. Dobra. Mamy bardzo małą przewagę, ale jednak. Dobra, dobra, spokojnie. Nie wiem, czy trafimy, ale zaryzykujmy. Dobra. Okej. Nie. Prawie z własnej woli bym dedł. Więc szybko tak. I teraz chyba damy radę. Dużo zaryzykowałem, ale tak. Udało się, na szczęście. Na szczęście to na całe szczęście. Wiem, gdzie jesteśmy. No proszę, ja wiem, gdzie my jesteśmy. Pamiętam to miejsce. Tam się dziwię, że tutaj tak niewiele jest, jak to tutaj dotarłem po raz pierwszy ten posąg. A proszę, jednak to jest dużo więcej. Jak miło. Teraz gdybym tylko pamiętał, jak tutaj dotarliśmy, to byłoby super, bym mógł pójść inną trasą, żeby dokładniej to zwiedzić. No ale tak, póki co się tym przejmujmy. Ubijmy po prostu dziada. Głównie po to, żeby mieć dojście tutaj znowu do miejsca łaski. Chyba jest. Chyba, nawet nie chyba, co zdecydowanie będzie przydatniejsze i lepsze niż to przy krewetkach, jak się okazuje. Było tutaj tylko przejście z powrotem. Więc no. I swoją drogą będę musiał sprawdzić jeszcze jedną rzecz za chwilę. O ile zwiększy mi obrażenia ten powiedzmy skorpion na tym moim ataku, bo on bije ogniście. Więc tak, ubierzemy skorpiona za chwilę. Mamy tak 1122. Czasami zdarza się pewnie więcej, 1200 coś. No, ale mniej więcej widać, jaki to jest rozstrzał. Więc, no, nie ma co dużo mówić. I tak, teraz pójdziemy tutaj. Biorę sobie na spokojnie skorpiona zamiast, powiedzmy, żółwia. I chcę zobaczyć, ile wtedy ten atak będzie bił. Nie przejmując się niczym. I tak, przepraszam też za te hałasy, dziwne odgłosy i tak dalej, które też przez chwilę były, ale no, się powierciłem na krześle, które ma tendencję do skrzypienia w dziwnych momentach. Więc no. Prawda, nie aż tak bardzo jak kiedyś to, na którym siedziałem, ale nadal trochę mu się zdarza. I 1600.
1300. 1300. Okej, no. Znacznie lepiej. A tutaj zamiast... Okej, tu za dużo obrażeń nie zwiększyło. Ale na aktywacji tej mocy specjalnej zdecydowanie jest lepiej, więc... Może sobie to zachowam kiedyś. Póki co jednak wydaje mi się, że żółw bardziej się przyda się. No i cóż, no... Kolejna sekwencja zwiedzona. To teraz... Pytanie brzmi, co dalej? Ja powiem, że to jest dobre pytanie, na które niestety jednak odpowiedzi nie znam, więc... Po prostu... Idziemy przed siebie. Tak, tam chyba już byliśmy mniej więcej dokładnie. Więc... nie wiem, czy tu byłem. W wyższych rurach i... Znowu słyszę chrząszcza, chrobonszcza. To się nie podoba, bo nie lubię tych odgłosów. Ale tak... Pójdziemy jeszcze tu. Szukając czegoś. Odgłosy są bardzo... dokładne. Chodzi o tego chrząszcza. Było tam bardzo dobrze słychać. Muszę teraz tylko wymyślić, gdzie on jest tak naprawdę. Ale jednak jeszcze zanim on to... Coś jeszcze jest takiego, przy czym mnie nie było, chociaż... Wydaje mi się, że tamto prędzej dojdziemy jakąś inną trasą niż coś. No i nie wiem, czemu słyszę tych chrząszcza. Naprawdę nie wiem. To jest irytujące. Ja nie wiem. Więc pozwólcie, że odpuszczę to. Jeszcze kiedyś tutaj wrócimy go polować. Chyba, że jesteś tutaj? A, chyba stąd przylazłem przecież tak oryginalnie. Ja już nie mam pojęcia, co zrobić z tym wszystkim. I jak się tam dostać, tak naprawdę? To jest pewne, że tam nie doskoczę. Więc jedyne, co mi zostało w tym miejscu, jeśli coś jeszcze mam do zrobienia, jakkolwiek, to spróbować się tam dostać. A to raczej przy tej pozycji sprawia, że niemożliwe. Tak, jest coś, co prawda, chociaż wątpię, żeby to było to, czego szukamy. Nie, dobra, jest przejście. Ja po prostu byłem jełupem i można powiedzieć idiotą, który tego wcześniej nie widział. Mamy to. Mamy to. Turn 10. Prawie, że pewna śmierć, więc butelka. Nadal używam ich znacznie mniej niż wcześniej, więc nie ma co narzekać. Tak, kopiemy drabinę, mając tym samym skróta tam. I czy coś tutaj więcej takiego cennego było w sumie? Powiedziałbym, że nie. Gdyby nie to, że widać tu rurę. A jak wiadomo, rury w tej lokacji w szczególności często mogą oznaczać nowe przejścia, nowe sekrety. I... Tak... Tam coś ucieka. Ale zanim pójdziemy tam, to co tutaj widzę? Bramkę. I muszę to sprawdzić. Tego nie sprawdzę, to po prostu nie będę sobą. Czyli tutaj się dziad chował. Okej. A był to dziad odnawiający butelkę. Manny chyba. I kolejny, ten jest na butelkę życia. Okej. Okej. Podoba mi się to. Podoba mi się takie ukryli. Podoba mi się. Będę naprawdę szczery w tej kwestii. Może mniej mi się podoba to, że mogą mi spaść na głowę i mi zranić przez to. Ale tak. Podoba mi się i tak. Nie wiem, co mam powiedzieć więcej. Po prostu chodźmy, szukajmy i myślmy, co dalej ze swoim życiem. Jakiś przedmiocik. Kamień Kowalski 7. Dobry to przedmiot. Dobro. Nagroda, dobrze, tam ofiara. A, i tu można wrócić. Ale nie chcę.
Też chwila, tutaj coś widziałem, czy to on? Nie, nie, to nie chrząszcz, chrabąszcz. Na całe nieszczęście. Niestety jednak nadal tam jakieś słychać, więc... musimy biec w tym labiryncie, jakże przecudnym i szukać ich więcej. A nie, tutaj byliśmy już. I nie wiem, co więcej powiedzieć o tej róży. Poza tym, że to istny labirynt dla mnie, jakoś mam zerową pamięć do takich rzeczy. W szczególności w grach. Czy też, co by się przytrafiło tak w rzeczywistości, to jako tako może bym jeszcze natrafił gdzieś, coś, jakoś. Ale tak tu i teraz, to ja już totalnie zgubiłem najmniejsze pojęcie, gdzie my jesteśmy, jak my jesteśmy. Ale okej, jest kolejny chrząszcz, chrabąszcz, to jest w sumie dla mnie jedną z większych satysfakcji. Bo co tam po tym, że się gubię, że nie wiem gdzie idę i jak idę? Nie, to jest nieistotne. Oko yellow. Czegoś tak. Yellow, tak powiedzmy dziwnie. A to będzie w kategorii albo materiały, albo kluczowe. Też bardziej podejrzewam, że to będzie kluczowe, bo w końcu to jest oko. A jak zapewne pamiętacie, była taka jedna, co to lubiła oczy. A, nie, jednak nie. Dobra, mniejsza. A cokolwiek by to było, nie było. Wcześniej czy później to odkryjemy i teraz... Czy ja przebiegłem stąd czy stamtąd? A założyłbym, że może jednak stąd? No i chyba... Chyba jednak nie. Mam tylko za co rozgrzewający kamień, no i chrząszcza chrobąszcza, który... uciekł? Na szczęście to był tylko taki od butelek, więc no, temu mogę jeszcze to darować. Ale dobra, idziemy w sumie coraz głębiej i kamień kowalski 8. To już jest naprawdę dobry skarb. W sumie nie wiem co dalej. Jak te iskierki są po tym chrząszczu, czyli że tak jakby daje do zrozumienia, że tam był i że tu znikł se. Przyszą chwilę, czy jak? A, w sumie nie wiem już. I chyba się totalnie zagubiłem. Gdzie my jesteśmy? A tutaj są jakieś kraty, to może przejść przez nie. I dostałem za coś życie, czyli coś musiał gdzieś zginąć. Tu są jakieś deski. Jezu, desek. Taka podłoga, czy jakiś mostek? Run 11 i przejście tutaj. Mamy tu szczura. Dobra, jak już tu jesteśmy, to w sumie chodźmy dalej. Później ewentualnie się zawróci, szukając czegoś więcej. I tak, widzę tą dziurę. Jednak ja nie chcę wpadać w dziury, więc skacz. Dobrze. I co dalej w sumie? A, teraz duży szczur. No dobra. Na szczęście jesteśmy wystarczająco dobrze wyposażeni, żeby sobie poradzić i w tej chwili zauważyłem dziura ponownie, więc jej, super. A! I tu byłem przed chwilą. Dobra, czyli cokolwiek, jakkolwiek, to chyba trzeba tam? Obawiam się, że jednak tutaj nie trzeba było przychodzić i że znam to miejsce. Chyba tu byliśmy ostatnio. Tak, jestem tego już prawie pewien. No niestety. No niestety, tak. Byliśmy tu. Jestem teraz tego już na stówkę pewien. Jakkolwiek trzeba iść, to nie tutaj. Popatrzcie, gdzie wróciliśmy. Do punktu wyjścia. Albo, lepiej mówiąc, do punktu wejścia, więc no... no. Jednak nieważne, jak to nazwać. Nieważne, co o tym będę mówił. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. I ja chciałem tylko spokojnie uciec od tej prawie bym dead. Oczywiście. Więc... żeby łatwiej było się tego dziada pozbyć,
Zrobię zaraz coś takiego szybkiego, pięknego. Ogn, daj mi siłę. Zamiast żółwia zarzucimy to. I... To się nie stakuje, czy jak? No chyba się nie stakuje. Tak... W teorii mam dwa bonusy. W praktyce... Jakbym nie miał żadnego. I to zdecydowanie. No ale mniejsza. Pokonamy gościa. Nie chcę tu ginąć. I dobra, nie jesteśmy już pod wpływem żadnego bonusu. Dobra, jak do tego doszło, to ja może wrócę jeszcze do rury, poszukam, czy nie ma tam jakichś innych przejść. A my widzimy się za chwilę, bo przydałoby się coś przydatniejszego może zrobić. Chociaż odrobinę. Witam ponownie. Jesteśmy w całkowicie innym miejscu, powiem wam szczerze. Wróciliśmy do miejsca, w którym konkretnie były te duchy wcześniej. Gdyż przypomniałem sobie jednej rzeczy, którą niestety sprawdziłem, zanim włączyłem nagranie. Otóż, pamiętacie, tutaj była solidna ściana. I pierwsza zasada takich miejsc, sprawdź, czy nie ma sekretnego przejścia, okazało się, że jest, więc no... Wiedziałem, że po prostu jak o tym pamiętam, to warto sprawdzić i... On co, ślimak? Który ubił wszystko. Okej. Czy udało się coś odkryć jednak tutaj znaleźć, tak jak... W sumie skojarzyłem sobie szybko, więc mamy... To jest mężczyzn tego smoka plus jeden, czegoś tak. Jej, czy coś w sumie? No, a tak czy jak, mogę teraz spokojnie wrócić znowu a tam, skąd przybyłem. Czyli dosłownie na szybkiego, uciekając od niego, powrócę do miejsca łaski. Stwierdziłem, że tak, jak to jest tak blisko, to warto sprawdzić. No, natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, to w tej rurze, w której byliśmy wcześniej, nic nie znalazłem. Jest taki trochę smuteczek, ale... żeby to było jasne, odkryłem parę innych rzeczy. Może warto by było wiedzieć chociażby tyle, że tak. Jakby to najlepiej powiedzieć, bo się trochę plączę. Odkryłem w sumie tyle, że i teraz to ważne, te rury, których chodziłem, nie prowadzą donikąd, dosłownie. Jedne co to jest spadek tam do tych krewetek i... W sumie krewetek komarów. Nie wiem, po co w ogóle tutaj też przychodzę. Teraz padnę martwym, bo oczywiście pochodni mam ze sobą. Ale tak, wracając jeszcze do tego, co chciałem przekazać. Chyba... Tak naprawdę nie ma tu już wielkiego powodu, bym dalej podróżował po tych wszystkich terenach. Chyba, że naprawdę jest coś więcej. O czym jeszcze nie wiem. Tamtą rurę przeszukałem, wróciłem do tych wszystkich katakomb, szukając większej ilości sekretnych ścian, co znalazłem jedną. Wydam jedną teraz też na wizji. I ni cholery, i to mówię wam szczerze, ni cholery, nie mam pomysłu, co dalej z tym miejscem, więc tak... W sumie nie wiem, po co to wszystko robię i czemu tak dziwnie się wysłowiłem wcześniej, ale tak... Odcinek w takim wypadku pozwólcie, że zakończę w takiej formie. Wiem, że będzie krótszy i może nie aż taki interesujący czy coś, ale... No stwierdzam, że nie ma co go robić 50 minut, jeszcze 20 daj mi na to, będę biegł z powrotem po rurze i szukał nie wiem czego. Ja po prostu na tym biegu zakończę. Może jeszcze wyjątkowo tylko zanim coś, to dla testów sobie spadnę tam niżej, bo jeszcze niżej nam to, nas tam nie było. To wiem, może... Na tych niższych poziomach znajdziemy odpowiedzi na coś, co mnie zastanawiało wcześniej. Ale jeśli nie, no to, jak mówię, szybko kończymy. Ja w kolejnym zajmiemy się czymś, jeszcze nie wiem czym i... Okej, czyli jednak miałem tą lampkę, bo już tak, tak ciemno i tak. Ale dobra, mniejsza z tym. Wpadając z tej dziury może nie rozwiązałem moich wszystkich pytań, tajemnic i tak dalej. Ale przynajmniej odkryłem jakąś potencjalną znajdźkę, więc... Już kamiennego miecza. Byty i... Tak, no. Nic więcej tutaj chyba nie mam, więc... Ja chyba poszukam po prostu kolejnych jakichś przejść, ewentualnie w tych kanałach.
I jak coś kiedyś ciekawszego poznajduję i tak dalej, to się spotkamy, a póki co. Po prostu to tyle, już ponownie powtarzam. No i trzymajcie się. Hej, hej!